Dwóch aktorów z niebieskiego teatru desygnował reżyser do głównych ról w piłkarskim spektaklu Petrochemia Płock – Ruch Chorzów. Na pewno będzie ciężko. Nie podejrzewam, żebyśmy 4-0 wygrali. Ja myślę, że jeżeli wygramy 1-0, to będziemy bardzo, bardzo zadowoleni. Przegląd napisał, że w końcu może się w Płocku przebudzę. Ja też na to liczę i myślę, że właśnie dzisiaj to będzie ten mecz. Na widowni zajęto jeszcze dobrze miejsc, kiedy odsłona pierwszego aktu przyniosła zawiązanie dramaturgii. Arkadiusz Gosik, napastnik Petrochemii, wykorzystał niefrasobliwość obrońców Ruchu i było 1-0 dla gospodarzy. Przy stanie 1-0 trzeba było przejść bramkę na 2-0, może ten mecz by się inaczej ułożył. Wiele błędów popełniamy w każdej formacji. Brak koncepcji gospodarzy zemścił się srodze. Faul w polu karnym wykorzystał sam poszkodowany Mariusz Śrutwa i był remis 1-1. Może dobrze, żeśmy stracili tak szybko bramkę, byśmy zaczęli piłkę grać. Byliśmy przestraszeni przed meczem i nawet skład, który tutaj wystąpił od pierwszej minuty, na pewno był w pewnym sensie zaskakującym, bo bardzo dużo młodym zawodnikom dałem szansę grania. Młode talenty potwierdziły uznanie reżysera Oresta Lęczyka. Tuż po rozpoczęciu drugiego aktu Piotr Włodarczyk położył Artura Sejuda i było 2-1 dla niebieskich. Kilka minut później czary goryczy gospodarzy dopełnił po raz drugi Mariusz Śrutwa i było 3-1 dla chorzowskiego Ruchu. Wierni widzowie nie wytrzymali tego ciosu, opuszczając piłkarski teatr, nad którym zaczęły się gromadzić prawdziwie czarne chmury. Wynik nie uległ już zmianie, choć sytuacji takich jak ta było jeszcze sporo.